Jest, już Pana widzimy i myślę, że już możemy zacząć. Zaczynamy dzisiejsze spotkanie Historii za kulis w ramach przystanku Historia, projekt realizowany przez przystanek Historia w Warszawie. Serdecznie chciałbym powitać. Jest z nami wirtualnie pan pułkownik Grzegorz Małecki, były szef Agencji Wywiadu. Witamy panie pułkowniku. Jest Jacek Daciów z nami, reporter, dziennikarz. Przemysław Wojciechowski, współautor wraz z Witoldem Gadowskim książki, Tragarze śmierci. I jest z nami pan dr Przemysław Gasztold, autor książki Zabójcze układy służby PRL i międzynarodowy terroryzm. I serdecznie państwu tą książkę polecam. To jest pierwsze, w zasadzie jedyne opracowanie naukowe. Drugą książką o terroryzmie z tamtych lat jest właśnie książka Przemka i Witka. Jeszcze tylko słowo wyjaśnienia. Nie ma z nami pana Witolda Gadowskiego, ani Jerzy Melmana. Zadecydowało o tym kwestie no, natury powiedzmy technicznej, ale będzie aneks, to znaczy zamieścimy rozmowę w internecie. Tak z panem Jerzy Melmanem, jak i z panem Witoldem Gadowskim znajdzie się po prostu... Ich wypowiedzi znajdą się w internecie. Proszę śledzić konto IPN TV. No i cóż, panowie, to jest drugie nasze spotkanie. Widzieliśmy się parę tygodni temu, dosłownie parę tygodni temu. Rozmawialiśmy o tym, jak wyglądały sprawy międzynarodowego terroryzmu w okresie PRL-u, czy też w okresie zimnej wojny szerzej, bo rozmawialiśmy szerzej, nie tylko o PRL-u. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy porozmawiali o służbach specjalnych, ale też w kontekście Izraela, ponieważ to jest państwo, które w szczególny sposób ciągle musi być czujne, jeśli chodzi o zwalczanie, monitorowanie terroryzmu. Terroryzmu dzisiaj już nie tyle marksistowskiego, jak to było wcześniej, co radykalnie muzułmańskiego. Zaraz o tych kwestiach będzie mówił między innymi pan pułkownik Małecki, ale jeszcze bym chciał, żebyśmy się cofnęli w tej całej historii do tego, co wydarzyło się na Olimpiadzie w Monachium, bo ta sprawa zaważyła na wielu kwestiach natury wywiadowczej, operacyjnej przez wiele, wiele lat, tak w służbach polskich, jak i międzynarodowych i izraelskich. Przemku, co wydarzyło się w Monachium? Na co bym zwrócił uwagę, tak? Tak brzmiało pytanie. Tak. Dzień dobry Państwu wszystkim. Sytuacja z zamachem, z porwaniem sportowców izraelskich podczas trwającej olimpiady w Monachium była o tyle szokująca dla współczesnego, ówczesnego świata, że było to po raz pierwszy na tak masową skalę dokonana zuchwała akcja, zaplanowana i przeprowadzona zuchwała akcja, dodatkowo przeprowadzona przed kamerami telewizyjnymi na oczach no, całego świata. Już nie chodzi nawet o to, czy to była akcja przeprowadzona na oczach całej Europy, bo to działo się, tak jak wiemy, w Monachium. Natomiast cały świat patrzył na olimpiady, na zmagania olimpijskie. To było złamanie pewnego tabu. Już od przecież czasów starożytnych, czas olimpiady, czas zmagań olimpijskich był czasem pokoju, zawieszenia wszelkich walk, wszelkich sporów. Natomiast tutaj na oczach miliardów ludzi, bo chyba tak trzeba powiedzieć, została dokonana bardzo zuchwała i nie chcę powiedzieć sprawnie przeprowadzona, ale jednak skutecznie przeprowadzona operacja porwania i zabójstwa izraelskich sportowców. To było, Rafał, zadałeś pytanie, na co należy zwrócić uwagę. No, chyba właśnie na to, że to było po raz pierwszy tak skutecznie i na tak dużą skalę medialną przeprowadzone. I tutaj trzeba powiedzieć, że to jest tak naprawdę istotą terroryzmu i tego starego, jak zwykliśmy to go nazywać, i tego współczesnego, czyli oddźwięk medialny. W mojej opinii terroryzm, czy też ten stary, czy też nowego typu, nie istnieje bez dwóch rzeczy, bez sponsorów, czyli bez źródeł finansowania i przede wszystkim bez mediów, bo wszystko to, co robią terroryści, musi mieć jakiś oddźwięk, jakiś respons. Ta sytuacja musi być dostrzeżona po to, żeby wzbudzić strach, zainteresowanie, nie wiem, czy dobre słowo, zrozumienie, ale zwrócić na to uwagę. Więc Monachium było taką sytuacją, która po prostu dała światu, rzuciła snop światła na to, czym jest palestyński terroryzm, jak groźny może być palestyński terroryzm i jak mało wiemy o tym, jak walczyć z tego typu sytuacjami. Ponieważ tak naprawdę Niemcy
w Monachium wpadli w kompletny popłoch, w kompletny... Ta sytuacja była dla nich tak dużym zaskoczeniem, że oni nie mieli żadnych tak naprawdę umiejętności przeciwdziałania. Nie było wówczas na świecie, w Europie brygad antyterrorystycznych w rozumieniu współczesnym, obecnym. Niemcy próbowali rozegrać tę sytuację w taki sposób, jaki im wydawało się, że będzie najlepszy. Jak się to skończyło, jak się skończyła ta wielka improwizacja polityczno-operacyjno-policyjna, no to wiemy, skończyła się wielką tragedią. I to też był kamień milowy w tym wszystkim, jak postrzegać i jak rozmawiać o terroryzmie, jak przeciwzdawać terroryzmowi w zalążku, ale też jak rozwiązywać te kwestie już kryzysowe. Późniejsze działania, ale to dotyczy służb izraelskich, bo zdaje się, że za chwilę będziemy o tym rozmawiać, pokazały, że można skutecznie przeciwdziałać, rozwiązywać tego typu kryzysy. Ale gdybym miał się pokusić o taką szybką analizę, to tak, czyli skala, zuchwałość i efekty tej operacji były zaskakujące i na to trzeba zwrócić uwagę. Na poprzednim spotkaniu próbowaliśmy, głównie pan doktor, zdefiniować, czym jest terroryzm. Teraz chciałbym jeszcze dopytać fachowca, czyli pana pułkownika Grzegorza Małeckiego, jak służby postrzegają działanie terrorystyczne? Czym jest terroryzm w rozumieniu służb specjalnych, współczesnych? I to pytanie kieruję do pana Grzegorza Małeckiego. Nie wiem, czy pan pułkownik mnie słyszał. Jeśli nie, to chciałbym ponowić pytanie. W jaki sposób służby... Niestety... Tak, już mnie słychać, nie? Tak, słyszymy pana doskonale. Słychać mnie? Tak, słyszymy. Słychać mnie? Tak, słyszymy. Ja słyszę doskonale, nie wiem, czy mnie słychać. Słyszymy doskonale. Słychać pana doskonale, panie pułkowniku. Pewnym opóźnieniem. Ja już jestem do państwa dyspozycji. Słyszałem pytanie, tak? Czy możemy prosić o odpowiedź? Tak, już mówię. Więc z przykrością mnie, muszę powiedzieć, że nie słyszałem zeszłym razem tej definicji terroryzmu. Spróbuję przedstawić, jak ona jest widziana, ta kwestia z perspektywy służb specjalnych. Przede wszystkim trzeba dodać, czy trzeba w zasadzie zacząć od kwestii takiej, że ta perspektywa zależy od tego, w jakim państwie funkcjonują te służby. A czyli, czy mówimy o służbach, które mają z problemem terroryzmu do czynienia na co dzień, jak Izraelczycy, czy jesteśmy jedną z państw europejskich z zachodniej Europy, która ma również do czynienia z przede wszystkim z podstawowymi źródłami terroryzmu w naszym regionie, czy w służbach w Polsce, dla których zagrożenie terrorystyczne ma charakter bardziej hipotetyczny i potencjalny niż realny. Generalnie zjawisko terroryzmu, czyli na dzień dzisiejszy przede terroryzmu islamskiego, to jedno z podstawowych zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa, pochodzące ze strony organizacji bądź osób, również indywidualnych, których celem jest po prostu sianie, tak jak wcześniej wspomniałem, redaktor Kociowski. Sianie, krótko mówiąc, z zamętu niepokoju, zastraszanie społeczeństw Zachodu, wytrącanie z poczucia komfortu, poczucia bezpieczeństwa i wywoływanie i z drugiej strony wywołanie niepokoju w tym celu, aby zwrócić uwagę, a takie jest założenie tych organizacji terrorystycznych, zwrócić uwagę na jakby hasła czy idee, które są źródłem inspiracji do ich działalności. Wiadomo, mówimy o różnego rodzaju ideach czy ideologiach, religiach, które napędzają różnego rodzaju ruchy
terrorystyczne organizacje, grupki, grupy, również pojedynczych sprawców tego rodzaju zagrożeń terrorystycznych. Wiadomo, że te źródła inspiracji ideologiczno-duchowiczny charakter od skrajnie fundamentalistycznych religijnych, ale zwiększył się również na skrajnie, jak mówiliśmy o czasach jeszcze z lat 90. ideologicznych, mających swoje źródła w ideologii marksistowskiej, czy również w działaniach państw, które posługują się po prostu tymi radykalnymi ideologiami do realizacji swoich celów państwowych, krótko to mówiąc. Także jakby paleta możliwości i form zagrożeń jest, czy też źródeł tych zagrożeń jest duża, natomiast wspólnym ich mianownikiem jest sianie terroru, zagrożenia w świadomości społeczeństw Zachodu, które są uznawane za wrogie dla tych ideologii. Na czym, bo pan już, panie pułkowniku, wywołał ten temat, na czym w takim razie polega specyfika Izraela w rozpoznaniu i zwalczaniu terroryzmu? Specyfika przede wszystkim polega na tym, że osoby, które stosują ten terror, żyją na co dzień przede wszystkim są częścią społeczeństwa państwa izraelskiego. Skrótko mówiąc, to zagrożenie ma charakter niemalże bezpośredni, codzienny. Jest to stan permanentnego konfliktu, w którym zagrożenie pochodzić może z każdej ze stron i w każdym momencie. W związku z tym mamy do czynienia de facto w sensie ze stanem wojny. To jest zasadnicza specyfika odróżniająca stan Izrael, ale również można powiedzieć o państwach typu choćby Afganistan, prawda? Czy państwa będące ofiarami terroryzmu islamskiego z Afryki Północnej. W tym przypadku Izrael uznajemy za państwo, które ma najwięcej sukcesów, jest najbardziej doświadczone i w sposób najbardziej skuteczny, bezwzględny zwalcza terroryzm, z którym ma do czynienia w zasadzie od zarania swojego istnienia, które jest tak naprawdę zagrożeniem o charakterze egzystencjalnym dla narodu izraelskiego. W tym przypadku wszelkie formy, metody, środki, jakie są stosowane przez służby izraelskie, przez państwo izraelskie, pamiętajmy, że tam walka z terroryzmem to nie tylko zadanie dla służb, to również zadanie dla wojska, które jest istotnym elementem całego aparatu państwa zwalczającego terroryzm o takiej skali, niż skala tych zagrożeń jest dosyć specyficznym elementem tego zjawiska, z jakim mamy to do czynienia. I w każdym razie ten udział całym instrumentarium, metodologia zwalczania terroryzmu jest wychowana w ogniu codziennego konfliktu. Stąd te rozwiązania czasami niestety prowadzą do, czy metody stosowane prowadzą do wielu porażek, dlatego że ten front jest po prostu bardzo głęboki i szeroki. Że te działania toczą się niemalże online i w zasadzie cały czas. W związku z tym ta specyfika jest absolutnie odmienna od tego, z czym mamy do czynienia w państwach europejskich. Bo właśnie chyba pan pułkownik doskonale to ujął, ponieważ jedna z definicji terroryzmu mówi, że terroryzm jest to sposób prowadzenia wojny, walki w sposób niesymetryczny, czyli nie jesteśmy w stanie jako grupa terrorystyczna przeciwstawić się całemu państwu z jego machinerią, z jego armią, z jego zasobami, więc prowadzimy wojnę niesymetryczną. I chyba rzeczywiście jest tak, że Izrael jest w stanie wojny, tylko że zamiast nie walczy z uzbrojoną armią w naszym rozumieniu europejskim, a walczy po prostu z grupami partyzanckimi, z grupami terrorystycznymi, quasi armiami, quasi jednostkami paramilitarnymi. I chyba właśnie to jest ta odrębna specyfika tego rozumienia terroryzmu, bo my tutaj traktujemy terrorystów jako zjawisko incydentalne, w tym sensie, że coś się dzieje, jest zamach, ale tak naprawdę po pewnym czasie życie wraca
do normy, zamach na redakcję Charlie Hebdo, ktoś kilka marszy przejdzie, kredkami porysujemy po chodnikach i sprawa, w jakim sensie życie wraca do normy. Nie jesteśmy w stanie ciągłej wojny i ciągłego napięcia militarnego, w odróżnieniu chyba do Izraela, jeśli tak mogę dopowiedzieć do tego, co pan pułkownik powiedział. Teraz moje pytanie kieruję do pana Przemysława Gasztolda. Wiemy o tym, że cała owa pierwsza liga terrorystów, o czym mówiliśmy na poprzednim spotkaniu, na różny sposób bywała w Polsce. W tle robiono dosyć duże interesy na szczeblu państwowym, handlowano bronią. Co Izrael wiedział, czy inaczej, co wiemy, co Izrael wiedział o tym, co się wtedy działo w Warszawie? Przypominam, mówimy o okresie jeszcze PRL-u. Po zamachu w Monachium w 1972 roku, którego takim jednym z głównych organizatorów był Abu Dawud, Izrael oczywiście śledził tę grupę Czarnego Września i miał informacje o tym, że w Warszawie Abu Dawud był chroniony, że przyjeżdżał tu bardzo często w ogóle do Polski Ludowej, że tutaj kupował też uzbrojenie, że bardzo aktywnie działała placówka Organizacji Wyzwolenia Palestyny, która przyjmowała wielu przybyszów z Bliskiego Wschodu na różnych paszportach, także tych, którzy byli zaangażowani w działalność terrorystyczną, i ich przyjazdy za żelazną kurtynę miały właśnie charakter takiego wypoczynku, ucieczki przed służbami, no z tego względu właśnie, że te relacje dyplomatyczne wówczas po 1967 roku były zerwane. Nie było ambasady Izraela w Warszawie ani ambasady Polski Ludowej w Tel Awiwie, co też miało swoje reperkusje w kontekście prowadzenia działań wywiadowczych. Z różnych badań wynika, że o ile rzeczywiście była to decyzja polityczna o zerwaniu stosunków państw bloku wschodniego z Izraelem, oprócz Rumunii, która tych stosunków nie zerwała, o tyle służby wywiadowcze bardzo narzekały, że ta decyzja spowodowała, że po prostu działalność wywiadowcza, czy to Polski, czy Związku Sowieckiego na terenie Izraela, została po pewnym czasie bardzo ograniczona. No z tego względu, że ta przykrywka legalna po prostu przestała istnieć. Ale w tej płaszczyźnie jakby historii polsko-izraelskiej i z tym dodatkiem jeszcze terroryzm, warto wspomnieć o innej kwestii, mianowicie o działalności właśnie tych różnych organizacji terrorystycznych, politycznych w Warszawie, a także w innych miastach Polski i obecności tych studentów, którzy również prowadzili działalność werbunkową do tych organizacji. I są takie dwie ciekawe historie, ja je krótko przedstawię, bo one właśnie są dosyć istotne. Pierwsza to jest, jeden z Polaków zapoznał właśnie działaczy Demokratycznego Frontu Wyzwolenia Palestyny, bardzo interesował się Bliskim Wschodem, chciał tam wyjechać, czytał dużo literatury na ten temat, na temat walki Palestyńczyków o własne państwo, zbliżył się, podzielał poglądy polityczne, no ale w tym samym czasie też był zwerbowany przez SB, no, żeby właśnie dostarczać aparatowi bezpieczeństwa informacji o tym, czym się interesują właśnie ci przedstawiciele palestyńscy. No i w pewnym momencie jeden z tych liderów tej organizacji w Polsce zaproponował temu Polakowi wyjazd do Libanu, a następnie do Izraela w celu przeprowadzenia zamachu terrorystycznego lub innej jakiejś akcji wymierzonej przeciwko Izraelowi. No i kiedy ten tajny współpracownik zrelacjonował tę ofertę swojemu oficerowi prowadzącemu, no w MSW, no było takie, można powiedzieć, duże zaskoczenie i też rozważanie, co należy zrobić. Z jednej strony, bo była w tym kontekście przeprowadzona analiza, z jednej strony taki wyjazd tajnego współpracownika na Bliski Wschód, do Libanu, a później do Izraela, dostarczyłby bardzo ciekawych informacji na temat struktury osób, personelu, działalności tej organizacji, organizacji terrorystycznej dodajmy, ale z drugiej jakby zagrożenia i wady
decyzji o pozwoleniu mu na wyjazd, no przeważyły. Dlatego gdyby doszło do zamachu rzeczywiście i ten Polak wziąłby udział w tym zamachu, no to media na całym świecie, z tym służby oczywiście izraelskie, bo to zadbały, informowałyby o tym, że oto Polak, obywatel Polski Ludowej atakuje Izrael, także dokonuje aktu terrorystycznego. Więc ten oto Polak no, nie zdecydował się na ten wyjazd. Ale nie był to jeden przykład, jakby można powiedzieć, działalności werbunkowej już stricte związanej z terroryzmem w latach 70. Jest drugi przykład, ja go opisuję w swojej książce. Jest to przykład jednego z obywateli, który w 81 roku wyjeżdża samodzielnie do Syrii. Tam zgłasza się właśnie do siedziby Demokratycznego Frontu Wyzwolenia Palestyny w Damaszku i mówi, że chce przyłączyć się i walczyć o wolną Palestynę. Walczyć oczywiście z Izraelem. No i ci przedstawiciele palestyńscy dzwonią do polskiej ambasady w Damaszku, mówią, że jest taki osobnik, czy to nie jest jakiś prowokator. Przyjeżdża personel dyplomatyczny, próbują go w jakiś sposób przekonać, żeby nie podejmował takiej decyzji, żeby nie przystępował, ale on jest po prostu uparty i rzeczywiście wstępuje w szeregi Demokratycznego Frontu Wyzwolenia Palestyny, trafia do Libanu, walczy z armią izraelską. Można powiedzieć, że jest to pierwszy polski zagraniczny bojownik, foreign fighter. Po wprowadzeniu stanu wojennego wraca do kraju, wraca do Polski, następnie zostaje zwerbowany przez wywiad wojskowy, który decyduje się właśnie na to, na co wywiad służby cywilne się nie zdecydowały, czyli wysłanie go na Bliski Wschód i dalej jakby próbę penetracji organizacji palestyńskich. No to się summa summarum nie udaje z różnych względów. On ląduje na Cyprze, a później no można, znaczy udało się go wyśledzić w różnych dziwnych organizacjach i jego życiorys potoczył się bardzo dziwnie, ale to już jest inna historia. Więc tutaj mamy rzeczywiście działalność werbunkową, i też Polaków, którzy uczestniczyli w tym. Ja jestem przekonany, że ten Polak, który przez kilka miesięcy walczył z armią izraelską, znajduje się w jakimś rejestrze czy dawnych dokumentach służb izraelskich, dlatego że nie był jedyny. Chyba jedyny z bloku wschodniego w ówczesnym momencie, ale nie jeden z Europy. Dochodzimy do końcówki lat 80., początku lat 90. i mamy pewną taką specyficzną sytuację. To znaczy następuje nawiązywanie stosunków dyplomatycznych powoli z Izraelem. W pewnym momencie pojawia się propozycja, która złożona jest Tadeuszowi Mazowieckiemu w jednym z hoteli w Nowym Jorku na oficjalnym spotkaniu z szefostwem WGC, czyli Światowego Kongresu Żydów, żeby przez Polskę część transportów Żydów wywożonych z ZSRR przejeżdżała po prostu przez Polskę do Izraela, czyli powstaje, zawiązuje się operacja Most. Nim oddam głos panom na sali, znowu swoje pytanie kieruję do pana pułkownika Grzegorza Małeckiego. Jakiego rodzaju, jakby to powiedzieć, no, jak można podejmować, w jaki sposób można podjąć skuteczną pracę ze służbą, która do pewnego momentu jest traktowana jako służba no, niechętnie widziana, niemalże wroga. Mam tutaj na myśli stosunki polskich służb ze służbami w Izraelu. To jest legenda, którą przytoczę. Dochodziło podobno do takich spotkań, gdzie oficerowie służb Izraela spotykali się z ludźmi już roboczo, którzy do tej pory ich rozpracowywali. Dosyć specyficzny sposób nawiązywania kontaktów i prowadzenia wspólnej działalności, jeśli chodzi o służby. Pamiętajmy, proszę Państwa, że to już działo się jednak parę lat, czy no jakiś czas, może nie parę lat, bo to jak dobrze pamiętam, to 91 rok, tak? Operacja Most. Tak. W związku z tym jakiś czas już od zmiany systemu władzy w upadku komunizmu w Polsce nastąpił. Pamiętajmy, że z wiedzy, która jest publicznie znana, między innymi ze sprawą byłego szefa Agencji Wywiadu, który publicznie te informacje, jeszcze w 90 roku, zanim doszło do likwidacji Służby Bezpieczeństwa, doszło do nastąpiły rozmowy z przedstawicielami polskich służb, między
przedstawicielami polskiego wywiadu, a CIA. I tutaj wydaje mi się, że zmiana wektorów będąca działalności służb specjalnych, będąca konsekwencją zmiany upadku dotychczasowego systemu odbudowy działalności odbudowanego państwa, to była kwestia bardzo sprawna. Pamiętajmy, służby z natury rzeczy sprawne, służby są elastyczne i tutaj tym bardziej, że te procesy zmiany systemu układów politycznego trwały jakiś czas, to one dla osób wprowadzonych w tą problematykę nie były zaskoczeniem, przecież to nie stało się z dnia na dzień, ta komuna nie upadła z dnia na dzień, ten proces również w samym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych trwał w Polsce ładnie kilka miesięcy, został zapoczątkowany w zasadzie powstaniem rządu Tadeusza Mazowieckiego i wtedy ruszyły prace, które tak naprawdę dostosowywały czy uruchomiły proces dostosowania służb do nowego układu politycznego. Także to nie jest tak, że to są rzeczy, które się działy, jak wspomniałem, z dnia na dzień. Poza tym pamiętajmy, że Izrael mimo wszystko dla polskich służb był głównym wrogiem. On był jakby w drugim szeregu, tak? I tutaj jakby skoro tak szybko nastąpiła zmiana wektorów i przejście na nawiązanie ścisłej współpracy z CIA, to tym bardziej nie było tutaj, wydaje mi się, specjalnych problemów, tym bardziej, że w zasadzie za działalność, za operację MOST chyba bardziej była odpowiedzialna nieznana służba publicznie NATIF niż sam MOST, który tak naprawdę operuje od wielu dekad, głównie w naszym obszarze, ponieważ jest to służba, której zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa i opieki obywatelom, czy też osobom pochodzenia żydowskiego. Pytanie do pana doktora. Jak te relacje się wykluwały? Co o tym nam mówią dokumenty? Tutaj można wyróżnić kilka etapów. Pierwsze rozmowy polsko-izraelskie już odbyły się w 1981 roku w ONZ. No jeszcze było wówczas za wcześnie, aby w jakiś sposób przełamać ten impas i w jakiś sposób starać się je znormalizować, no na co wpłynął także stan wojenny i zbliżenie Polski z krajami arabskimi, jako wówczas nastąpiło, przypomnę tylko, że we wrześniu 1982 roku z wielką pompą przyjechał do Warszawy Kaddafi, tak, który również tutaj finansowo pomagał słabnącemu reżimowi generała Jaruzelskiego, ale od połowy lat 80. te relacje polsko-izraelskie wkraczają w nową fazę, czego przejawem jest z jednej strony ograniczenie eksportu pracowników do Libii, Iraku czy też Syrii, ta liczba cały czas się zmniejsza, ograniczeniem sprzedaży uzbrojenia do tych krajów, co wiązało się z mniejszymi wpływami dewizowymi, mniej po prostu milionów dolarów wpływało, a jednocześnie takim bardzo powolnym, ale systematycznym nawiązywaniem tych relacji z Izraelem, czego jakby przejawem był 1986 rok i utworzenie sekcji interesów Izraela w Warszawie i sekcji interesów PRL w Tel Awiwie. No, była to taka placówka quasi dyplomatyczna, Mordechaj Palcur stanął na jej czele, oczywiście była też osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo placówki, Dawid Koren, który był podejrzewany przez służby PRL-owskie, że jest pracownikiem Mossadu albo innych służb wywiadowczych, też kontrwywiadowczych. No i on jakby tutaj rzeczywiście zaczął też i parę razy interweniować w MSW, bo obawiał się po prostu o swoje bezpieczeństwo z tego względu, że te placówki arabskie prowadziły dosyć aktywne rozpracowanie właśnie tego personelu żydowskiego, personelu ambasady Izraela. W 1987 roku informował, że pod jego samochodem ktoś podłożył bombę, przyjechali pirotechnicy, okazało się, że tej bomby nie było. Innym razem informował o tym, że terroryści palestyńscy mają zaatakować ambasadę Izraela. No to również się nie sprawdziło, ale
ale to pokazuje rzeczywiście, że on się cały czas obawiał. I on właśnie, Dawid Koren, brał udział w tych spotkaniach w 80-90 roku, kiedy już była ta decyzja powzięta, że Polska będzie brała udział w operacji Most. Co jest istotne też, że początkowo tutaj Węgrzy mieli jakby brać udział głównie w tym całym transferze obywateli Związku Radzieckiego do Izraela, ale linie lotnicze Malew, wówczas narodowy przewoźnik węgierski, dostawały bardzo dużo gruźb, a anonimowych ostrzeżeń, że dojdzie do zamachów terrorystycznych, jeżeli weźmą udział w tej akcji. I jeszcze nawiązując do tego, co pułkownik Majecki powiedział, rzeczywiście 89 rok to są pierwsze rozmowy z CIA z przedstawicielami wywiadu cywilnego, ale co jest mniej znane, w tym samym czasie wywiad cywilny prowadzi również zakulisowe, zakonspirowane rozmowy z MI6. Jednym z przedstawicieli MI6 właśnie a propos nowego ładu, nowego początku. Ta sprawa jest jeszcze mało znana. Myślę, że coś na ten temat niedługo zostanie opublikowane. No i w tym samym czasie mamy też Izrael. I trzeba jakby zrozumieć, jak operowali też wówczas politycy, ale też przedstawiciele służb, że jednak normalizacja stosunku chociażby ze Stanami Zjednoczonymi wiedzie przez dobre stosunki z Izraelem, co mogliśmy jakby doświadczyć dwa lata temu, czy też rok temu a propos nowelizacji ustawy o IPN. Stąd też uznano, że trzeba rzeczywiście wziąć w tym udział i to jest wprost podane w wielu dokumentach, że będą z tego pewne profity ekonomiczne, długofalowe. Nie to, że El Al na przykład, czy też strona izraelska będzie pokrywać koszty operacji MOS, bo tak miało to wyglądać. Miała pokrywać całą operację, lot miał na tym w jakiś sposób zarobić, ale nie o to chodziło. Chodziło o pewną perspektywę długofalową. Ja tutaj chciałbym dodać też do tego, co powiedział pan pułkownik i co powiedział pan doktor. Jeszcze jedną taką rzecz. Z mojej perspektywy, z perspektywy człowieka, który przesiedział trochę czasu nad dokumentami źródłowymi dotyczącymi polskiej tutaj działalności różnych organizacji palestyńskich związanych też z działalnością terrorystyczną, wynika też jasno, że po 1986 roku powiedzmy taka współpraca ścisła, czy też może inaczej, może temperatura tej współpracy pomiędzy organizacjami, liderami, przedstawicielami tych środowisk palestyńskich, arabskich, a służbą bezpieczeństwa, ona osłabła, ta temperatura, ona ostygła. Dlaczegoż? Ponieważ po tym słynnym szczycie, który miał miejsce w Reykjaviku między Reaganem a Gorbaczowem, sytuacja geopolityczna ogólnie się zmieniła. Wtedy zaczęto mówić już w Moskwie o pierestrojce, o głasności, o zmianie jakby takiego już, narracja uległa zmianie. W związku z tym w Polsce również zaczęto obserwować pewne, chyba nawet to należałoby powiedzieć, ochłodzenie relacji między środowiskami arabskimi, a środowiskami, a służbą bezpieczeństwa, czy też może szerzej władzą. To wynika wprost z dokumentów, które Jacek wygrzebał swego czasu w archiwach IPN-u i tam jest to jakby w ten sposób, swoją tezę opieram na jakby relacjach między innymi szefa tego przedstawicielstwa OWP w Warszawie, Belusiego, raportach oficerów Służby Bezpieczeństwa, którzy relacjonują nastroje przedstawicieli Palestyńczyków tutaj w Polsce. I z tego jasno wynika, część osób związanych między innymi z organizacją Abu Nidala mówi wprost, Kiszczak zdradził, Jaruzelski zdradził. Oni nie są rzecznikami naszej sprawy, oni nie są rzecznikami już naszych działań. Okej, goszczą nas tutaj, pozwalają tutaj mieszkać, ale to nic więcej. Oczywiście, tak jak mówiliśmy dwa tygodnie temu, handel bronią kwitnie w najlepsze, ale to są troszeczkę inne już, to są mimo wszystko inne aktywności, bardziej merkantylne. Do tego dochodzi jeszcze kwestia zaproszenia oficjalnej delegacji, delegacji wysokiego szczebla izraelskiego na obchody rocznicy
powstania w getcie warszawskim w 1986 roku, co już absolutnie rozwścieczyło mieszkających tutaj Arabów i Palestyńczyków i ludzi, którzy są zaangażowani w wojnę, w walkę o sprawę palestyńską. I wtedy następuje pęknięcie. Palestyńczycy mówią wprost, Kiszczak zdradził, nie jest naszym rzecznikiem, oni idą pod rękę, to jest oczywiście język kolokwialny, ale idą pod rękę już z Żydami. I być może, tak jak powiedział pułkownik Małecki, Izrael nigdy nie był wrogiem numer jeden z pierwszej linii, więc tym łatwiej było porozumieć się. Też patrząc na chyba z perspektywy historycznej, jednak mimo wszystko wielu obywateli Izraela, wielu Żydów mieszkających na terenie obecnego Izraela, to jednak byli ludzie, którzy mieli korzenie w Polsce. I w 56 roku wyjechali do Izraela i w 68 opuścili Polskę, więc łatwiej było chyba przejść na takie stosunki bardziej partnerskie i stosunki bardziej operacyjne niż powiedzmy z innymi krajami, które gdzieś tam były na pierwszej linii walki między systemami. Pojawiają się głosy wśród tych, którzy ochraniali te przeloty, ochraniali te transfery ludności, ochraniali samo lotnisko, które miało dużo inny, bardziej charakter niż w tej chwili, które już trochę przypomina takie nowoczesne międzynarodowe porty lotnicze. Ja mam takie pytanie bardziej natury niekonkretnie historycznej, tylko natury operacyjnej do pana pułkownika. Czy trudnym przedsięwzięciem kontrwywiadowczym jest na przykład stworzenie całej skutecznej ochrony na przykład dla tego typu transferów, przelotów, jakie widzieliśmy w Polsce przez dwa lata, w latach 90. Odpowiedź będzie banalna, no bo z całą pewnością jest to ogromne wyzwanie, tym bardziej, że zwłaszcza w tym momencie, kiedy to było realizowane, no mieliśmy do czynienia z bardzo dużą, taką powiedzmy, niepewnością strategiczną, dużym brakiem pewności co do całego otoczenia tej sytuacji w warunkach, kiedy świat podlegał czy ulegał gwałtownym zmianom. Pamiętajmy, że sam Związek Sowiecki na naszych oczach w tym czasie się rozpadał i tak naprawdę nie było wiadomo, co z tego wszystkiego się wyłoni. W związku z tym istniało szereg takich elementów, czynników, ryzyka, które powodowały dodatkowe utrudnienie całej tej operacji, ponieważ ona sama z punktu widzenia logistycznego sprawiała ogromny kłopot. Do tego trzeba było utrzymać daleko idącej dyskrecji wszelkie szczegóły związane z tym przedsięwzięciem w warunkach, kiedy świat tak naprawdę na naszych oczach podlegał bardzo gruntownym przeobrażeniom, bo świat w naszym regionie Europy, ale również nie wiadomo mimo tak naprawdę, co się będzie działo na terenie Bliskiego Wschodu. W związku z tym tutaj to przedsięwzięcie należy uznać za jedno z najbardziej skomplikowanych i z całą pewnością istotnym czynnikiem było również brak doświadczenia, brak w zakresie współpracy wszystkich partnerów, a wszystkie służby uczestniczące w tym przedsięwzięciu tak naprawdę dopiero się docierały. W związku z tym ten czynnik był również bardzo istotny. Przełamanie w zasadzie nieufności wynikającej z wielu lat bardzo ostrej rywalizacji i czasu, w którym ci partnerzy aktualnie stali po przeciwnych stronach barykady, był dodatkowym, kolejnym tym czynnikiem, który z całą pewnością utrudniał przeprowadzenie tej operacji. W związku z tym jej skuteczność, sprawność jej przeprowadzenia wydaje jak najlepsze świadectwo wszystkim zaangażowanym w to służbom i osobom biorącym w nich udział. Pamiętajmy również o pewnym czynniku, który był zwłaszcza w Polsce od samego początku dostrzegany, myślę, że niekoniecznie po stronie izraelskiej czy amerykańskiej zwłaszcza, to było ryzyko takie, że
w gronie osób, które będą repatriowane, przewożone ze Związku, czy w tej chwili z Rosji do Izraela, będą przemycani, krótko mówiąc, agenci służb wywiadowczych Rosji. To był też czynnik, który był brany mocno pod uwagę i stanowił istotny element utrudniający to przedsięwzięcie, ponieważ nie wiadomo było, jaką rolę te osoby będą pełniły, czy nie będą elementem utrudniającym i komplikującym tą sytuację, a w efekcie również tym elementem, który może pozostawić pewne uśpione zagrożenia na przyszłość. Pan doktor. No właśnie, a to jest bardzo interesujący problem, jeżeli chodzi o wyjazdy do Izraela, czy to obywateli Związku Radzieckiego, czy też obywateli polskich po II wojnie światowej, bo tutaj się kłania przykład Lucjana Lewiego z 50., który wyjechał do Izraela pod koniec lat 40., został wcześniej zwerbowany przez służby komunistyczne i wstąpił do pracy w Shin Bet. I od 50. praktycznie drugiego, czwartego roku do 57. roku informował komunistyczne służby polskie, które przekazywały te informacje także tak zwanym bratnim służbom, głównie służbom sowieckim, na temat działań Shin Bet wymierzonych chociażby w właśnie obywatelstwo polskie, obywateli polskich, czy też obywateli sowieckich, którzy przebywali na placówce w Tel Awiwie. Więc był to jeden z najważniejszych szpiegów komunistycznych działających w ramach izraelskiej służby Shin Bet. A też ciekawe, w jaki sposób został zdekonspirowany. No, wydaje się, że także przez jedną osobę, która wyemigrowała z Polski w 56 roku, która miała wiedzę na ten temat, że Lewi jest agentem służb polskich. Jakby tutaj rzeczywiście jest to istotne, w jaki sposób przefiltrować tak dużą liczbę osób, które trafiają do jednego kraju. Jeszcze wracając na chwilkę do tej operacji Most, chciałbym zwrócić uwagę rzeczywiście na bardzo duży lobbying państw arabskich od 89 roku przez 90, które na różne sposoby starały się protestować przeciwko zaangażowaniu Polski w tę operację. Czy były to właśnie anonimowe pogróżki, czy były to artykuły w prasie, czy to libijskiej, czy syryjskiej, czy irackiej. Były też zamachy, no i tu trzeba wspomnieć chociażby o ostrzelaniu dwóch małżeństwa Serkisów w Libanie, w Bejrucie w marcu 90 roku. Ich samochód został ostrzelany przez terrorystów, nieznanych sprawców. Zostali oni ciężko ranni, co jakby później w oświadczeniu było zapisane, że właśnie jest to odwet za to, że Polska bierze udział w operacji Most. Również tutaj na terenie Warszawy rezydentury wywiadowcze zwłaszcza Iraku, Syrii i Libii, bo one były najbardziej aktywne w ówczesnym czasie, prowadziły również, jakby zbierały informacje, starały się monitorować, co się dzieje na lotnisku. No pierwotnie przecież ten cały transport miał się odbywać przez lotnisko w Rzeszowie, ale tutaj nie było jakby zgody też strony izraelskiej i jakby cała operacja już odbywała się przez Warszawę. No, na lotnisku kręcili się też różni właśnie obywatele państw arabskich, którzy starali się wybadać, co się dzieje, ale z drugiej strony służby kontrwywiadowcze już trzeciej RP, bo to był kwiecień, maj 90 rok, z tego okresu jeszcze dokumenty są jawne, zaczęły właśnie całą skomplikowaną operację zbierania informacji na temat potencjalnych zagrożeń. Stąd też właśnie poddano większej inwigilacji też te placówki arabskie, bo z tego jakby kierunku spodziewano się właśnie jakiegoś potencjalnego ataku lub wrogiej akcji. I teraz pytanie, które nie wiem do kogo tak naprawdę skierować, ale czym była na tym tle tak zwana afera RDB? Afera RDB. Czym była na tym tle afera RDB? Czy to było działanie przykrywkowe? No, to jest bardzo ciekawe zagadnienie, które...
Znaczy, proszę Państwa, no czym była afera ArtB? Możemy sobie snuć tutaj pewnego rodzaju opowieści. Chyba pan doktor i pan pułkownik zgodzą się i Jacek również, że chyba zanim zaczniemy mówić o aferze ArtB, należałoby wcześniej powiedzieć o aferze FOZ-u, bo chyba to są dwie nierozerwalne kwestie. Jeżeli tutaj mówimy o tym, że nam się to opłaciło, operacja Most nam się opłaciła, bo rozumiem, że twoje pytanie, Rafał, zmierza do tego. Nie, bo to jest bardzo ciekawa sprawa w kontekście tego, co odbyło się na przykład w czerwcu 2015 roku, kiedy w hotelu Hilton pan Baksik i pan Gąsiorowski zorganizowali tak zwaną konferencję naukową na temat operacji Most. Ona nie miała nic wspólnego z konferencją naukową, przypominało trochę połączenie Parolewskiego z Sopotu, nie wiem z czym, z festiwalem w Zielonej Górze, plus hołdy, które były tam publicznie składane dla wszystkich oficerów Departamentu Pierwszego. Niewiele się z tego można było dowiedzieć rzeczywiście technicznie, co się wydarzyło, poza tym, że od pewnego momentu ani o panu Gąsiorowskim, ani o panu Baksiku nie można mówić per aferzyści, bo wytaczają za to sprawy. A z drugiej strony dostali pełną przysłonę państwa Izrael i pan Gąsiorowski trwale tam 20 lat trwał. Baksik się poruszał po Europie, więc został raz czy drugi schwytany, no ale to jest bardzo ciekawa historia. Znaczy, ja nie chciałbym tutaj wchodzić w kwestię takiej trochę fantazji, czy też political fiction, czy też economic fiction, bo jakby to nie jest naszą rolą. Tutaj mamy rozmawiać o faktach. Natomiast no, rozmawiając, czy przygotowując swoje publikacje, rozmawiając z wieloma oficerami, którzy gdzieś tam mieli bądź bezpośredni, bądź pośredni styk z aferą FOZ-u i generalnie gdzieś pobrzękiwały w tych rozmowach informacje, jakieś takie sugestie, czy też nawet no, zdania bardziej złożone, że część tych pieniędzy, których dzisiaj szukamy, no nigdy ich nie odnajdziemy, ponieważ one w jakimś sensie pozwoliły sfinansować wiele operacji polskiego wywiadu i polskich służb specjalnych. Niektórzy mówią, i teraz wchodzę niestety w tę sferę, której nie chciałbym już bardziej ciągnąć, niektórzy mówią, że operacja Most była sfinansowana również między innymi z pieniędzy FOZ-u, a wiemy, że ArtB w jakimś sensie jako spółka prywatna operująca dużymi pieniędzmi też gdzieś tam w okolicach FOZ-u mogła być sytuowana i łączona z tą aferą Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Wiemy też, prawda, że z tej konferencji, o której Rafał wspomniał też, że właśnie sami panowie gdzieś się wokół tej operacji Most gdzieś się sytuują. Skądinąd bardzo dygresyjny chciałem tylko powiedzieć i tu może pan pułkownik, chętnie bym posłuchał, co ma do powiedzenia i pan doktor, bo myślę, że od panów się więcej dowiemy, że cała ta operacja Most, czyli przerzut obywateli Związku Żydów z Związku Radzieckiego do Izraela, była też wielką operacją wywiadu rosyjskiego, która usytuowała wśród tej masy ludzi wyjeżdżających do Izraela, usytuowała swoich agentów, którzy przez całe lata odgrywali, być może nawet odgrywają dużą rolę w życiu politycznym i społecznym Izraela. Zdziwiłbym się, gdyby Rosjanie tego nie wykorzystali. To tak, by ale bardzo to jest dziwne. Też to jest wielka operacja, jedna z największych operacji chyba wywiadu na tym kierunku służb rosyjskich. Natomiast jeżeli chodzi o operację Most i o ArtB, no to tutaj nie chciałbym wchodzić w te rzeczy, bo tak jak mówię, nie mam na to wystarczających dowodów, żeby być kompetentnym w tej kwestii. Mam swoje domysły i swoje teorie, natomiast nie chciałbym, żeby to spotkanie przerodziło się w jakieś po prostu tego typu dyskusje. Ja krótko też na temat powiązań między oferą ArtB i operacją Most. No bardzo często w różnego rodzaju operacjach wywiadowczych potrzebna jest pewna obsługa księgowa różnego rodzaju transakcji finansowych, obsługa logistyczna i do tego po prostu są właśnie wykorzystywane różnego rodzaju firmy, przez które przepływają pewne transze pieniędzy. I tutaj jest jedna z teorii, która właśnie wskazuje, że ArtB była wykorzystywana finansowo przy całej tej operacji. Sami zainteresowani tak się też w tej sprawie przedstawiają. Panowie, kwestia współczesnego terroryzmu, który nie ma już tych swoich źródeł związanych z zimną wojną czy z komunizmem, postkomunizmem. Który moment panowie uważają za ten moment otwarcia
tej nowego rozdziału, jeśli chodzi o światowy terroryzm. Czy to jest wrzesień 2001 roku, czy to są akcje wcześniejsze? Może zacznę od pana pułkownika Małeckiego. Na pewno wrzesień, 11 września 2001 roku był momentem przełomowym, ale myślę, że nie tyle w działalności, samej działalności organizacji terrorystycznych, co przełomem w działalności antyterrorystycznej. Czy to był przełom w sposobie walki, w sposobie organizowania struktur wywiadowczych i bezpieczeństwa do walki z tym zagrożeniem. Natomiast z punktu widzenia samego procesu ewolucji, czy przemian tego zjawiska terroryzmu, to z całą pewnością momentem kluczowym, dosyć istotnym był jednak upadek komunizmu, upadek Układu Warszawskiego, upadek Związku Sowieckiego, ale pamiętajmy, że w tle bardzo istotny element w postaci wojny w Afganistanie. Jednak wojna w Afganistanie, co tu dużo ukrywać, była takim miejscem, że Afganistan w czasie okupacji sowieckiej był miejscem, gdzie toczyła się taka typowo zastępcza wojna między wschodem a zachodem, między światem zachodu a Związkiem Sowieckim, gdzie przy okazji doszło do wyzwolenia pewnych sił, do wzmocnienia i jakby do tej katalizacji procesów o istotnym znaczeniu przy powstawaniu terroryzmu islamskiego. Wiele rzeczy, które się wydarzyły wtedy, wzmocnienie różnego rodzaju przede wszystkim finansowe, ale również wyposażenie w siły, w uzbrojenie tych radykalnych organizacji islamskich walczących ze Związkiem Sowieckim sprawiło, że ten proces został w pewnym sensie przyspieszony. Amerykanie do końca sobie nie zdawali z tego sprawy, dopiero po fakcie zreflektowali się, że tak naprawdę wyhodowali terrorystów nowego typu, czy wywołali tak naprawdę demona w postaci terroryzmu islamskiego. Przepraszam, że wchodzę w panie w słowo. Czym jest terroryzm nowego typu? Użył pan tego sformułowania. Jak można scharakteryzować terroryzm nowego typu? Jak można, użył pan stwierdzenia terroryzm nowego typu. Otóż czym jest ten terroryzm nowego typu? Znaczy nie, to chodziło w tym sensie, że terroryzm, który był motywowany, czy będzie motywowany przede wszystkim radykalnym islamem. Czyli w tym sensie nowego typu, że nie był to taki jak terroryzm, obserwowaliśmy w latach 70. czy 80. terroryzm, dla którego pewnym podglebiem była walka o pewnych istotnych elementach ideowych, ale marksistowskich. W pewnym sensie, znaczy w dużym stopniu powiązana z walką o sprawę, tak zwaną palestyńską. Natomiast w momencie, tak naprawdę od początku lat 90. mamy do czynienia z narastaniem zjawiska, które polega na wykorzystywaniu, czy też na wyposażeniu się przez skrajne organizacje islamskie, fundamentalistyczne, organizacje islamskie, które systematycznie rosły w siłę, ale one również zdecydowały się w dużym stopniu zaangażować, wykorzystać te metody terrorystyczne. Ten proces w latach 90. systematycznie narastał w różnych miejscach świata, wiadomo, Afganistan czy Pakistan były tą częścią świata, gdzie one w dużym stopniu rozwijały się, również w krajach Zatoki Perskiej, skąd tak naprawdę wyszła w kolejnych latach Al-Qaida.
Jeżeli chodzi o taką cezurę, która pokaże nam zmianę typu terroryzmu, to ja jestem zwolennikiem teorii Davida Rapoporta o czterech falach terroryzmu. Pierwsza fala anarchistyczna to 1914 roku, następna fala to jest fala terroryzmu narodowo-wyzwoleńczego dla lat 60., następna fala 60-79 rok to jest ta fala terroryzmu lewackiego i od 79 roku, i tutaj są różne dyskusje, według Rapoporta mamy do czynienia z narastaniem nowej fali, fali terroryzmu religijnego. I rzeczywiście, jeżeli spojrzy się na działalność organizacji terrorystycznych motywowanych wypaczoną wersją islamu, to rzeczywiście widać pewną zależność. 79 rok dlatego, że wówczas dochodzi do rewolucji w Iranie. Ajatollah Khomeini przejmuje władzę, no i cała ta koncepcja rewolucji islamskiej zostanie też przeniesiona na niektóre państwa Bliskiego Wschodu, czego bardzo wyraźnym przykładem jest powołanie, stworzenie Hezbollahu w Libanie w 82 roku, czy też Hamasu w Palestynie w 87 roku. I te dwie organizacje początkowo wcale nie są uznawane za największe zagrożenie przez zachodnie służby wywiadowcze. Po drugie, te dwie organizacje uczą się na błędach popełnianych przez organizacje świeckie. Hezbollah uczy się na błędach Amalu oraz OWP, dlatego że Palestyńczycy w 82 roku zostają wyrzuceni z Bejrutu. Hamas uczy się na błędach skorumpowanej organizacji wyzwolenia Palestyny, tracącemu poparcie Arafatowi. I te organizacje wprowadzają nowy typ zarządzania, do pewnego stopnia właśnie bardziej jednak oparty na lojalności religijnej, ideologicznej, a nie lojalności finansowej, jak to było w przypadku Amalu, czy też OWP. No i mamy Afganistan, o którym wspominał już pułkownik Małecki, czyli działalność Bin Ladena. No i początkowo rzeczywiście jakby ten wzrost znaczenia terroryzmu religijnego, a jednocześnie do pewnego stopnia jakby zmniejszenie się aktywności organizacji świeckich nie zostaje w pole zauważone przez zachodnie służby, co jakby zmienia się oczywiście w 2001 roku po zamachach na World Trade Center, gdzie jednak już ten terroryzm motywowany religijnie jest uznawany za najważniejsze jakby zagrożenie dla bezpieczeństwa czy to Stanów Zjednoczonych, czy krajów Europy Zachodniej. Ja bym tutaj jeszcze mógł się pokusić o taką tezę i ona jest oczywiście tezą dyskusyjną, natomiast myślę, że w tym gronie możemy o tym podyskutować, że ten terroryzm, Rafał, zapytałeś, dlaczego, co pan pułkownik miał na myśli, mówiąc terroryzm nowego typu. To, tak jak pan doktor zauważył, słabe organizacje oparte na właśnie na jakichś politycznych, ideologicznych fundamentach, czyli właśnie Al-Fatah, czyli OWP szerzej, i tak dalej, one straciły rację bytu wtedy, kiedy Iran postanowił rozszerzyć rewolucję islamską już poza Bliski Wschód, poza jakby ten mały skrawek świata. Dlatego, że tak jak powiedziałem na początku, nie ma terroryzmu bez mediów, a w zasadzie nie ma terroryzmu bez sponsorów. I Iran stał się jednym z większych sponsorów terroryzmu na świecie. I teraz ten moment, przespany moment, kiedy de facto dzięki Iranowi powstaje Armia Boga, czyli Hezbollah. I ta organizacja przejmuje tak naprawdę kontrolę nad wieloma poczynaniami zbrojnymi. Potem powstaje Hamas, który tak naprawdę jest falangą de facto, jakimś paramilitarnym tworem, który z jednej strony i jest partią, i jest armią, i jest sposobem życia, i jest sposobem tworzenia państwa. To jest, można by powiedzieć, jakaś Sparta swego rodzaju współczesna, ale i tak mimo tego wszystkiego nie dostrzeżono w porę tego, że to się rozlewa po kolejnach, po płaszczyźnie religijnej. I jeżeli mówimy tutaj o 2001 roku i zamachu na World Trade Center, to ja bym powiedział, że wcześniej można było tego uniknąć i można było spróbować już to analizować pod tym kątem. Być może takie analizy były, ale niewiele z tym zrobiono. Ponieważ przypomnę, że już tego typu działania, czyli działania międzynarodówki de facto terrorystycznej, opartej nie na jakby wojnie wyzwoleńczej, walce wyzwoleńczej narodu palestyńskiego spod jarzma
izraelskiego, tylko na międzynarodówce niosącej ideały religijne, miały miejsce ataki na ambasady amerykańskie w Kenii i w Tanzanii. I to już wtedy można było zobaczyć, że ci ludzie działają na zasadzie troszeczkę innej niż w latach 80. To były lata 90., koniec lat 90., więc to już nabierało innego kształtu. Przecież trzeba było to sfinansować, przecież było trzeba tę operację logistycznie przygotować. To już była cała machina, sposób przekazywania pieniędzy. Przecież organizacje terrorystyczne, w tym Al-Kaida, już przecież oni mają swój system przekazywania pieniędzy poza oficjalnymi systemami bankowymi, poza oficjalnymi kanałami dystrybucji finansowej. Przecież już wtedy można było to dostrzec. Potem rzecz oczywista, petarda, fajerwerk, wielki wybuch, czyli World Trade Center. I od tego zaczyna się myślenie o nowej erze. Ale tak, jest to symboliczne oczywiście. W ogóle mam wrażenie, że terroryzm w ostatnich latach to jest generalnie walka nie tylko militarna, ale walka na symbole, walka o symbole i walka przeciw symbolom. Bo czymże było zburzenie World Trade Center? Tym samym, czym zburzeniem dla Europejczyka wieży Eiffla i tak dalej, i tak dalej. To był atak na symbol amerykańskiej gospodarki, światowej gospodarki, tego stylu konsumpcyjnego i tak dalej, i tak dalej. Ale to był efekt ostateczny, który stał się punktem początkowym jednocześnie. Natomiast wydaje mi się, że nowy terroryzm, to tak jak panowie powiedzieli, to jest oparty na międzynarodówce zawieszonej na ideach jednak religijnych, w sensie na wartościach religijnych. I tutaj moje pytanie do pana pułkownika Grzegorza Małeckiego. Pan dosyć dobrze ma rozpoznaną sytuację szeroko rozumianych służb w Hiszpanii. W Hiszpanii doszło do zamachu w metrze w Madrycie. Co ciekawe, do dzisiaj nie wiemy, kto był de facto sprawcą tego zamachu. Jak służby hiszpańskie, bo pan pewien taki element ich pragmatyki rozpoznaje, że to są służby, które bardziej zapobiegają niż muszą stosować, bardziej działają prewencyjnie niż w sposób taki, jakby powiedzieć, paraśledczy, operacyjny, wyłapują agentów. Ale czym były te wydarzenia w Hiszpanii? Jeszcze raz poproszę pytanie. Czym były te wydarzenia w Hiszpanii? Jak w ogóle doszło do tego zamachu? Co my dzisiaj wiemy o tym zamachu? Co my wiemy o mocodawcach tego zamachu i dlaczego do dzisiaj nie odkryto sprawców de facto tego zamachu? Ale w którą stronę możemy patrzeć? Pan chyba nie wie, co panowie zadają sobie takie pytanie, bo już za bardzo zdominuje pozostałą część dzisiejszego spotkania. To jest temat rzeka oczywiście. Mówiąc poważnie, fizyczny czy materialny wykonawcy tego zamachu są znani. Oni, część z nich zginęła w zamachu w wybuchu samobójczym kilka dni po zamachu, czyli jeszcze prawdopodobnie w marcu 2004 roku, jak pamiętam. Część z nich została skazana wyrokami przez sądy hiszpańskie i odbywają wyroki do dzisiaj. Natomiast to, co jest do dzisiaj wiadomo, to jest jako sprawca intelektualny. Jest zgoda niemalże powszechna w Hiszpanii, że ten sprawca intelektualny nie został wskazany. Znaczy, że wśród skazanych i tych osób, które zginęły w jednym z mieszkań w podmiejskiej dzielnicy Madrytu, wśród tych osób nie ma tego, kto był intelektualnym sprawcą, czy też zaprojektował i kierował tym zdarzeniem. Bezpośrednia przyczyna, pamiętajmy, to jest bardzo ciekawe zagadnienie, które można, jak powiedziałem, długo na ten temat rozmawiać, natomiast trzeba pamiętać, że przede wszystkim bezpośrednią przyczyną tego zamachu był udział Hiszpanii w koalicji międzynarodowej w Iraku i celem tego zamachu było skłonienie rządu Hiszpanii do wycofania wojsk z Hiszpanii. Do tego celu został właśnie wybrany specjalny moment, czyli 11 kwietnia, 10 kwietnia, marca, przepraszam,
15 marca 2004 roku, czyli na 4 dni przed wyborami do parlamentu w Hiszpanii, ponieważ wokół udziału Hiszpanii, pamiętajmy, wtedy rządy sprawowała prawicowa partia ludowa pod kierownictwem premiera Aznara. I to ona weszła, ten rząd Aznara zdecydował o dołączeniu do koalicji w Iraku. Natomiast aspirująca do władzy socjalistyczna partia PSOE późniejszego premiera José Luisa Zapatero wypowiadała się, czy bardzo krytycznie zapowiadała, że w momencie, kiedy wygra wybory, wycofa. Tak się stało. Wycofa wojska z hiszpańskie z Iraku. I faktycznie wybory, które na 4 dni przed datą tych wyborów sondaże wskazywały, że na przewagę ma PP, partia ludowa. Faktycznie w wyniku szoku społecznego i późniejszych określonych zachowań i PP i PSOE doprowadziły do niespodziewanego jednak zwycięstwa socjalistów, którzy faktycznie w bardzo krótkim czasie podjęli decyzję o wysłaniu wojsk hiszpańskich z Iraku, doprowadzając do kryzysu bardzo poważnego w relacjach sojuszniczych ze Stanami Zjednoczonymi. Bardzo ciekawe tłem do tego całego zdarzenia trzeba pamiętać, że Hiszpanie rząd Hiszpanii przez pierwsze kilka dni w ogóle nie dopuszczał publicznie do świadomości w swoich wypowiedziach też absolutnie nie dopuszczał możliwości, że mamy do czynienia z zamachem przeprowadzonym przez terrorystów islamskich. I utrzymywał, że przez pierwsze parę dni, że za zamachem stał ETA. Pamiętajmy, że wcześniej Hiszpania nie miała do czynienia z zagrożeniem jakimkolwiek problemu terroryzmu islamskiego. To czym zajmowało się przez całe dekady służby hiszpańskiej, to terroryzm ETA. Terroryzm, o którym trzeba pamiętać, w którego się źródła były dwojakiego rodzaju. To przede wszystkim kwestia sprawy niepodległości kraju Basków, ale połączona bardzo ściśle z ideologią marxistowską, bo ETA, trzeba pamiętać, jako zbrojne ramię partii Batasuna była partią po prostu lewacko-nacjonalistyczną. Z naszej perspektywy jest to trochę taka konstrukcja dość dziwna, ale tak właśnie jest. Dopiero właśnie ten upór rządu przy tej hipotezie ETA został wykorzystany przeciwko rządowi w propagandzie, czy też w działalności politycznej opozycji ówczesnej, czyli socjalistów, zarzucano rządowi, że nie chce dopuścić do świadomości, oszukuje społeczeństwo co do rzeczywistych sprawców, wmawiając mu, że za zamachem stoi ETA, właśnie dlatego, żeby nie miało to wpływu na zachowanie społeczeństwa czy wyborców podczas najbliższych wyborów, żeby nie wiązano tego zamachu z udziałem wojsk hiszpańskich w koalicji międzynarodowej. To był jeden z elementów bardzo ostro wykorzystywany przeciwko rządowi, doprowadził do zamierzonego przez PSOE efektu. Wokół tej całej sprawy zachowani rządu partii ludowej i opozycji socjalistycznej narosło mnóstwo mitów i nieporozumień, sporo teorii spiskowych, które sprowadzają się do manipulowania opinią publiczną i różnego rodzaju nieczystych zabiegów. Faktem jednak jest, że również dużo nieporozumień jest związanych i niewyjaśnionych do dzisiaj z kwestii, które podsycają różnego rodzaju teorie spiskowe, również wokół samego postępowania karnego sądu prokuratorskiego i sądowego, gdzie istnieje szereg zarzutów, które wskazują, że te działania były prowadzone nieprawidłowo, były prowadzone pod dyktando polityków, którzy skolebili zwycięzców w wyborach, chcieli na siłę jakby wykazać
skierować, zbyt szybko wskazać sprawców i odtrącić sukces obywatek w sposób jednoznaczny powiązać z konkretnymi osobami, wskazując źródła tego zamachu, nie mając do tego te źródła islamskie, nie mając wystarczających dowodów. A dlaczego tak się działo? Bo służby specjalne, bo dokładnie mówiąc, tych służb nie jest tam za wiele, bo jest to jedna służba, która nosi nazwę Centrum Wywiadu oraz Wydział Bezpieczeństwa Policji Gwardii Cywilnej, które wspólnie pracowały nad tym zagadnieniem. Krótko mówiąc, przed tym zamachem nie dysponowały praktycznie żadnymi rozpoznaniami kompetencjami w zakresie rozpoznawania i zwalczania terroryzmu islamskiego, ponieważ do tego momentu nie zajmowały się tym zagadnieniem. Taka była przykra prawda, która została, że tak powiem, w sposób brutalny ujawniona w momencie, kiedy to postępowanie mające na celu zbadanie tego zamachu zostało przeprowadzone i okazało się, że państwo hiszpańskie dotychczas nie zajmowało się rozpoznaniem terroryzmu islamskiego. I dopiero od tego momentu wprowadzono szereg zmian, rozwiązań organizacyjnych, funkcjonalnych, metodologicznych, również nawiązano ścisłą współpracę z państwami doświadczonymi, posiadającymi ogromną wiedzę w tym zakresie. I dopiero wtedy tak naprawdę Hiszpania zaczęła budować tą kompetencję, którą dzisiaj posiada, należy będąc jakby w gronie tych państw, które dysponują najsprawniejszym aparatem antyterrorystycznym. Muszę powiedzieć, że od 2004 roku do 2017 na terenie Hiszpanii nie doszło do żadnego zamachu terrorystycznego. Pamiętamy o tym wydarzeniu, które tą dobrą pasę przełamało, bo był zamach w Barcelonie w sierpniu 2017 roku, ale do tej pory również żadnego zamachu nie było. Trzeba pamiętać, że jednocześnie zlikwidowano naprawdę dużą ilość siatek, organizacji, komórek terrorystycznych i aresztowano bardzo dużą liczbę idącą setki osób zaangażowanych w prowadzenie działalności terrorystycznej na terenie Hiszpanii przeciwko Hiszpanii. Bardzo interesujący. Sam go wywołałem i powiem, że jest to wywód bardzo interesujący. To jest temat, którego wyczerpać się do końca chyba nie da. Jeszcze pan doktor. Tak, rzeczywiście jest to pewien dylemat, przed którymi stają politycy. No, jak się zachować, jeżeli dojdzie do takiego zamachu terrorystycznego, jak doszło w Hiszpanii. Wiemy przecież, że rok później był zamach w Wielkiej Brytanii, w Londynie, w metrze oraz w autobusie. No tutaj rząd brytyjski nie ugiął się pod tą presją terrorystów i no oczywiście nie zdecydował się na jakby odwrót żołnierzy z Iraku. Ale rzeczywiście takie zagrożenie było również w przypadku Polski, bo z tego co wiadomo, to w przypadku Hezbollahu chociażby były pewne wstępne plany, która prowadziła ta organizacja, również związane troszeczkę z operacją Most, do przeprowadzenia zamachu na synagogę żydowską w Warszawie, czy też na lotnisko w Budapeszcie. To był tam początek lat 90., 90. rok mniej więcej. I wiemy też, że ta organizacja operowała i operuje, niedawno też operowała na terenie Polski. Oczywiście nie jest to tak ciekawy kierunek do różnego rodzaju właśnie przeprowadzenia operacji jak Niemcy, jak Francja czy Wielka Brytania z różnych względów, ale wiemy na przykład o 2008 roku, bo o tym pisały też media, jak to w Warszawie spotkał się przedstawiciel Hezbollahu z jednym z arabskich Żydów, to znaczy obywatela Izraela pochodzenia arabskiego, którego zwerbowano do współpracy, żeby szpiegował po prostu armię izraelską na rzecz Hezbollahu. No i prawdopodobnie to spotkanie w Warszawie było też monitorowane przez
Mossad, który prawdopodobnie też współpracował w tym z polskimi służbami. To jest 2008 rok, ale to jest takie potwierdzenie, że rzeczywiście tutaj również w Polsce ta organizacja może funkcjonować. I a propos jeszcze nowego terroryzmu, chciałbym zwrócić na terroryzm tak zwany do it yourself. To jest jakby nowe zupełnie oblicze terroryzmu, które weszło do szerszego obiegu wykorzystania przez różnych sprawców. Jest to po prostu terroryzm dokonywany przez osoby, które nie mają żadnych instytucjonalnych powiązań z organizacjami terrorystycznymi. Są po prostu inspirowani. Terroryzm jest, działalność takich organizacji jak Al-Kaida czy ISIS jest dla nich inspiracją. Stąd też bardzo trudno jest taką osobę po prostu wcześniej w jakiś sposób zidentyfikować. Może ona korzystać z czatów, z różnego rodzaju komunikatorów, może się radykalizować do terroryzmu, ale jeżeli nie popełniła wcześniej jakiegoś przestępstwa i nie miała bezpośredniej styczności z organizacjami terrorystycznymi, taką osobę jest bardzo ciężko wyłowić z grona tych szeroko podejrzanych osób o możliwość działalności terrorystycznej. No i na przykład ten zamach przy użyciu samochodów, tak? Zamach przy użyciu ciężarówki w Nicei, czy zamach przy użyciu samochodu w Londynie w 2015 roku, 2016. No, to były przykłady takich zamachów, gdzie właśnie wykorzystywano najprostsze narzędzia, jak nóż, jak samochód wypożyczony. Stąd też no, bardzo ciężko jest tego typu zamachom przeciwdziałać. W Warszawie widzimy jakby próby jakby przeciwdziałania tego typu zamachom, chociażby przez te kamienne bloczki, które są ustawiane w każdy weekend na krakowskim przedmieściu Nowym Światem, co ma chronić przechodniów przed tym, aby taki samochód po prostu nie wjechał i nie zaczął rozjeżdżać ludzi, jak to było w Nicei. I ostatnią kwestię, którą chciałbym poruszyć, ale raczej jako zapowiedź przyszłego spotkania, mam nadzieję spotkania, w którym będzie uczestniczył pan pułkownik Małecki. Kwestia internetu, szeroko pojętej elektroniki. Każdy z nas ma takie prawie już dzisiaj urządzenie. Nieliczni nie posiadają smartfona, nieliczni nie posiadają tabletu, nieliczni nie posiadają laptopa. Cała też sprawa związana z pandemią no, zmusiła nas do tak zwanej często pracy domowej, home office, więc wszyscy jesteśmy w zasadzie już wpięci do sieci. Ja tylko bym tak chciał do pana pułkownika jedno pytanie skierować na koniec. Mówię, mam nadzieję, że w nowym roku specjalnie porozmawiamy o tym, co można by było nazwać technika, a działania wywiadowcze, a działania kontrwywiadowcze. Panie pułkowniku, pojawiła się jakiś czas temu informacja natury takiej prasowej, że to też miałem potwierdzone u jednego ze znajomych z Izraela, że Hezbollah przygotowuje grupę kilkudziesięciu do 150 hakerów, którzy mają podjąć działania w sieci. To jest już trudne, to jest trudne działanie i trudne, podejrzewam, zwalczanie terroryzmu, który działa w sieci. Cóż, fakt jest bezsprzeczny, że duża część naszej aktywności współczesnych społeczeństw po prostu przeniosła się do sieci. Sieć jest tym czynnikiem, rozwój internetu, który w nieprawdopodobny sposób wpłynął na rozwój terroryzmu w ciągu ostatnich kilkunastu lat, stając się jednym z głównych narzędzi pozwalających na różnych polach terroryzmowi się rozwijać. I w związku z tym stał się również, jak bardzo często się zdarza, bardzo dobrym orężem do zwalczania terroryzmu przez służby wywiadowcze. Trzeba mieć świadomość tego, że coraz więcej wydarzeń w tym świecie fizycznym będzie konsekwencją wydarzeń różnego rodzaju operacji, przedsięwzięć realizowanych w sieci, czy mówiąc szerzej, w cyberprzestrzeni. To zarówno sposób, który będzie generował określone straty fizyczne, straty w świecie, w tym materialnym, ale również będzie
będzie dzięki niemu będziemy obserwować rywalizację, również różnego rodzaju szkody wyrządzane nawzajem pomiędzy tych przeciwników w tej wojnie z terroryzmem nawzajem, również w cyberprzestrzeni, również w zasobach cybernetycznych państw, które są obiektem działań ze strony organizacji terrorystycznych. Z całą pewnością będzie to, czy w zasadzie można powiedzieć, że już jest od jakiegoś czasu, można powiedzieć, że jedno z głównych pól działania organizacji terrorystycznych, w ogóle prowadzenia terroryzmu, jak również działań ze strony służb wywiadowczych, które bardzo sprawnie adaptują się do, przynajmniej niektóre, do nowych warunków prowadzenia wojny z terrorystą. Jako aneks do wypowiedzi pana pułkownika przypomina mi się taka historia, która ma już miejsce współcześnie. Dostałem taką informację ze źródła akurat policyjnego, że w tej chwili przez tak zwany darknet można kupić dosyć swobodnie broń. Znaczy ta broń jest sprzedawana w kawałkach, rozłożone na przykład pistolety, które docierają w różnych paczkach do nas. Dociera do nas potem instrukcja, jak ten pistolet złożyć, więc to wszystko, do tego wszystkiego jest wykorzystywana sieć. No, jeszcze inna kwestia, to są kwestia związana ze sztuczną inteligencją, pieśń przyszłości. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Do tych tematów będziemy jeszcze wracać, a tylko chciałbym Państwa zaprosić jeszcze w listopadzie na spotkanie, które będzie w środę 4 listopada, nie chcę wprowadzić w błąd, z profesorem Dudkiem i z doktorem Krzysztofem Rakiem będziemy rozmawiali o zmianie relacji międzynarodowych po 1989 roku, jakie to skutki ze sobą niosło, a już w grudniu porozmawiamy o referacie 999, czyli o części wywiadu korwiadu państwa podziemnego, który zwalczał komunizm. A dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę panu pułkownikowi Grzegorzowi Małeckiemu, byłemu szefowi Agencji Wywiadu. Bardzo dziękuję. Był z nami Jacek Daciów, reporter, dziennikarz. Dziękuję. Milcząco był dzisiaj. Przemek Wojciechowski, współautor wielu reportaży, także książki Tragarze Śmierci wraz z Witoldem Gadowskim oraz pan doktor Przemysław Gasztold. I jeszcze raz polecam Państwu książkę autorstwa pana doktora pod tytułem Zabójcze układy. Naprawdę świetna, dobrze udokumentowana książka. O Izrael tylko zahaczyliśmy. Ostatnia nowość, którą również Państwu bardzo serdecznie polecam i widzimy się już w listopadzie. Dziękuję bardzo.